Cześć, Filip Lewandowski, a ze mną Norbert Sawicki tuż po pokazie filmu o swoim bracie, Michale Materli. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Kiedy dowiedziałeś się, że Marcin Majerski będzie tworzył film o Michale? Jakieś 10-12 lat temu, jak się poznałem z Marcinem, jak wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, właśnie z Michałem do AKA, żeby tam dokumentować pewne rzeczy, no to wtedy tak sobie rozmawialiśmy i Marcin mi powiedział, że on od kilku lat już odkłada tam jakieś materiały i kiedyś ma powstać film. Michał nie jest prostym materiałem, bo kiedy wylatywali do Stanów i zapytałem go o przygotowania tam, to powiedział mi tak: obejrzyj sobie wideoblogi. Więc naprawdę panowie wykonali kawał roboty, że jakby przekonali Michała do tego, żeby on w tym filmie wziął czynnie udział. No on właśnie nie brał czynnego udziału. On się pojawił chyba 2 czy 3 razy na wywiadach, a cała reszta to jest tak naprawdę przy okazji. I przy wielkiej konspiracji ze strony Sebastiana, rehabilitanta, trenerów, Albercika i mojej, gdzie dzwoniliśmy, mówimy, no teraz jedzie tu i tu, może to będzie fajne coś tam zrobić, nie? Albo spróbujcie teraz złapać tego i tego, tak? Baliście się, że Michał, kiedy ten film obejrzy podczas tego pokazu, który był u niego w domu, z jego rodziną, no powie nie, albo wycinamy bardzo dużo z tego filmu? Znaczy, w trakcie tworzenia Marcin często do mnie dzwonił, się mnie pytał, czy jak weźmie to i to, czy to zostanie zaakceptowane, ale jak zobaczyłem ten produkt w trakcie robienia, ten film, to ja wiedziałem, że tam nic nie ma, co Michał mógłby zablokować, bo no, to jest prawda, co tam jest, a Michał nie ma z tym problemu, żeby to pokazać. I no i miałem rację. No, się okazało, że Michał w pełni to zaakceptował, co tam się znalazło. I też ten element żony, którą nie mogliśmy pokazywać, a tak naprawdę ją nie pokazujemy, a jednak ją pokazujemy. No to tak. Myślisz, że Michał dopuściłby kogoś innego do siebie? Bo Marcin Majerski jest berserkerem, trenuje BJJ, ma czarny pas, oni się znają. Wiesz, to nie jest przypadkowa osoba, która chodzi z kamerą za Michałem. I myślę, że to jest tak naprawdę też ogromny klucz do sukcesu tego filmu. Myślę, że nikt poza Marcin Majerskim nie mógłby być tak blisko Michała. Michał ma do niego bardzo duże zaufanie. Wręcz go traktuje jako, bym powiedział, bardzo bliską sobie osobę. Każdy inny by nie udźwignął w ogóle ciężaru i presji ze strony Michała, który potrafi być bardzo bezpośredni w takich sytuacjach. No a Marcin po prostu, no to jest jakby, kurde, no nie wiem, no dla mnie to jest, dla mnie osobiście dzwonię do niego prawie codziennie i będzie mi to chyba brakowało. Norbert, co ty jako starszy brat, mecenas, prawnik pomyślałeś, kiedy Michał zaczął bić się w MMA? No bo jesteście, wiesz, to macie zupełnie inne życiorysy. Tak, wiesz co, no moja przygoda się zaczęła z MMA właśnie jak pewnego wieczoru obejrzałem sobie chyba KSW 5 i nagle moja żona wchodzi i mówi, co ty oglądasz, to jakieś walki, coś tam. Ja mówię, ja się przy tym mogę dobrze wyluzować. No i nagle patrzymy i Michał wchodzi. I ja o tym nie wiedziałem. Nie, ja akurat wtedy w ogóle przyjechałem do Polski, zacząłem tutaj w Warszawie mieszkać, dziecko mi się urodziło. No miałem kontakt z Michałem, ale jakby przez ostatnie pół roku, rok, to byłem bardzo mocno sfokusowany na sobie. No i mnie zaskoczył, tak? I od tego momentu no, kupiłem sobie bilet na następny KSW, pojechałem, no i się wkręciłem w to. I mu zaproponowałem, że mu pomogę. Na co... Znającego menadżerem. Tak. I Michał mi powiedział potem po kilku latach, że on w to nie wierzył. On mówi, że wiesz, tyle ludzi mi próbowało pomóc albo coś tam, no ale mówi, no pokazałeś, że jednak trochę coś tam zrobiłeś, nie? A propos tego prawa, ta sprawa w sądzie, to wszystko, co się działo, na szczęście mamy teraz tego finał, ale co wtedy właśnie poczułeś? Poczułeś się tak niesłusznie pokrzywdzony jakby? No bo to jest, wiesz, trauma, to co było powiedziane w filmie zresztą. No, jak oglądam ten film, dzisiaj go oglądałem na dużym ekranie, to
ten fragment właśnie, gdzie antyterroryści wjeżdżają, to on nadal u mnie powoduje coś takiego, że podnosi mi się poziom stresu. No ja byłem wtedy bardzo mocno wkurzony. Próbowałem jakby rozmawiać z ludźmi, przekonywać do tego, żeby tam jakieś czynności pomagać. Różnie to bywało, ale to jest bardzo taki pouczający okres, jak już się patrzy z perspektywy wstecz. Dużo mnie to nauczyło. Jako człowieka i jako prawnika. Pamiętam, że kiedy ta sprawa się finalnie rozwiązała, to też napisaliście, Michał napisał, że ma nadzieję, że napisze o tym tyle samo mediów, co pisało wtedy, kiedy on trafiał do aresztu. Tak się stało faktycznie? Faktycznie dużo mediów o tym pisało. Był zwłaszcza jeden dziennikarz, który z Michała zrobił takiego króla półświatka, można powiedzieć. Ja wtedy do niego dzwoniłem i mu wtedy powiedziałem, że mam nadzieję, jak się wszystko wyjaśni, że napiszę też artykuł na tyle obszerny, jak teraz pisał, i faktycznie on to zrobił. No ale żeby odbudować swoje dobre imię, to jednak trzeba trochę więcej publikacji i tak dalej. To jest nierównomierne, tak? No ale takie jest życie, no trzeba się z tym mierzyć. Życie nie jest sprawiedliwe. Dużo trzeba było wyciąć z tego filmu, po prostu żeby go skrócić, no bo macie tyle materiału. To znaczy, wydaje mi się, że ten film mógłby jeszcze trwać, oczywiście, ale ten rytm i to tempo i to, że on się właśnie nie dłuży, że to się zgrywa w jedną całość. Na koniec to jest też sztuka właśnie nie robić 120 minut, 180 minut, tylko zmieścić się w 85-90 minutach, tak jak się to oczekuje od filmu, który ma lecieć w kinach albo jako serial właśnie na Viaplay. Przyjechali dzisiaj kapitalni zawodnicy: Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski, możemy długo wymieniać, był też Maciej Kawulski, czyli człowiek MMA i filmu. Co oni powiedzieli o tym filmie? No powiedzieli mi, że są pod ciężkim wrażeniem i gratulują, i powiedzieli, że no super film, no i że no gratulują tak naprawdę, tak? Natomiast te gratulacje powinny iść w kierunku właśnie do Marcina Majerskiego i Pawła Domańskiego. Uwaga, przepraszamy. Nic się nie dzieje. Ten film w pewnym sensie dalej trwa, bo Michał zaraz bije się na Stadionie Narodowym z Radkiem Paczuskim, nie bierze lekkich wyzwań. No, kapitalna walka na papierze. Myślisz, że jeszcze będziecie kontynuowali te nagrania i być może kiedyś powstanie, nazwijmy to, druga część? No bo Michał nie zakończył tej kariery. Michał nie zakończył tej kariery, ale chyba twórcy potrzebują trochę przerwy od Michała, od tego wszystkiego. Być może jeszcze coś powstanie, nie mówię nie, ale jak na razie nie ma pomysłu na kontynuację. Niech to ludzie obejrzą i być może są inni zawodnicy. Ja czekam bardzo na drogę właśnie Gamrota do PAS UFC i Borys, który go tak wspiera, że można powiedzieć, jak bracia, chciałbym coś takiego zobaczyć. To jeszcze takie ostatnie pytanie, ale to mnie bardzo poruszyło, te wszystkie sceny, które są po walce jakby. Też codzienne życie, gdzie zawodnik boryka się z kontuzjami, no to bardzo poruszające. Myślę, że niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę. Myślą, że ci ludzie wychodzą do klatki, biją się i potem trochę jak w grze komputerowej żyją sobie dalej. Wiesz co, właśnie to jest takie przykre, jak potem czytasz te wszystkie komentarze, na przykład po takiej walce z Soldiczem, gdzie Michał właśnie no, po walce z Iliczem, de facto bez, no 4 tygodnie po walce z Iliczem, gdzie i tak już był nieprzygotowany na tej walce z Iliczem, bo miał właśnie kontuzję bardzo ciężką, bierze to, ty wiesz jak to wygląda, a ludzie się rozpisują i tak dalej. No ale takie jest życie, tak? To nie tylko my, inaczej, nie tylko fighterzy MMA tak mają, tak mają aktorzy, tak mają no, ludzie, którzy są w publiczności, jakby na świetliku, bo nigdy nie wiemy, co się u nich akurat dzieje w głowie albo ze zdrowiem, a oceniamy ich po prostu na podstawie obrazka. No. Mam jeszcze mnóstwo pytań, ale to jest piękna puenta. Norbert, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dobrze cię było zobaczyć. Dzięki. Pozdrawiam.